Hejka, z tej strony Hodowla Zwierząt. Na samym początku chciałem was przeprosić, że nie nagrałem, bo po prostu zbytnio nie miałem czasu, ale mam nadzieję, że teraz tutaj to nadrobię. Więc przejdźmy do króliczków. Już mi podrosły te, co wtedy były w gnieździe. Zobaczcie, tam są. Jedna mała sztuka odpadła. O, ja już sobie jedzą. Oj, bo to są. Nie są duże. O, ten jest najmniejszy. Ujej. Patrzcie, ten jest najmniejszy. A no największy. Chyba ten. Już sobie razem biegałem czasami już ze samicą jedzą. Muszę im teraz niedługo opornik wywalić. Wszystkim. Dzisiaj albo jutro. Nie no, dzisiaj chyba wywalę obornik od nich. Od chwilę zacznę. Zabierać. Jedna osoba napisała, żeby zrobić przegląd gniazda w drugim bodajże odcinku, no ale nie zrobiłem, no teraz jest przegląd gniazda, no jakoś żyją. Oj, i teraz do tych, te już znacznie urosły, dwa już sprzedałem, te rude, nowozelandzkie czerwone, te trzy brązowe. Nowozelandzkie. Nie muszę im trawę urwać. Już są większe. Jak chce ktoś z was kupić takie nowozelandzkie króliki, to napiszcie mi w komentarzu. Po 15 zł sprzedaję 5,5 tygodniowe. One są duże, zdrowe króliczki. O. Tamte też niedługo będę sprzedawał. Zdrowiutkie. Króliczki. No. Idźcie, żeby wam czymś. O, dobra. A, jeszcze tutaj był króliczek. Tu jest ta. Wiedeńska niebieska. Ona mi się niedługo będzie kocić. Więc muszę, jak dzisiaj wywalę, to akurat dzisiaj jest chyba mój ostatni termin, bo już ma malutkie, duże, są w brzuchu. Niedługo mi się okoci. I ja po niej też będę miał na sprzedanie. Tutaj jest siostra tej wiedeńskiej. Też jest skotna, też muszę od niej opornik wrzucić. Widać, że są ładne, zdrowiutkie, czysto rasowe są, nie są jakieś tam mieszańce. Czysto rasowe. I też 7 kilo będą miały, takie są ciężkie już. A tych właśnie po nich małych ich nie mam, ponieważ już sprzedałem je. Tu jest samica. Zwykła, mieszaniec. Potem ją dopuściłem do wiedeńskiego niebieskiego i zobaczcie, jaki mi fajny młody wyszedł. Jak żebyście zobaczyli, zobaczcie. Odpalany mi wyszedł z nich. Tego samczyka muszę sobie zostawić, bo patrzyłem, to jest samczyk, bo zostawiam, a resztę nie będę sprzedawał, więc jak chcecie też kupić, to zapraszam. Jest takie fajne, różnokolorowe. Się urodziły samica, niedługo znowu będzie ponownie zakocona. Dobrze. Dalej. To są te moje bosy i kuny. Widać, one mają tu gigantyczną klatkę. Muszę mieć nawet dwie miski, bo mi się kłócą tutaj. Będę je niedługo rozsadzał, bo już są duże. Żebyśmy mi tu nie gryzły. Dobra. Dobra, tutaj jest mój samiec wiedeński, niebieski, też jest czysto rasowy. Można zobaczyć nawet pulchniutki, ładny brzuszek, ładna sierść jest. Tutaj jest mój nowozelandzki, też samczyk, też piękne ubarwienie. Po nim mam te wszystkie nowozelandzkie. Widać, że duży, zdrowy. Jutki samiec też dużo już trochę waży, nie powiem. O.
Czekajcie. Przemknę klatkę. Dobra. Teraz przejdziemy tutaj do ty. To jest samica zajęcia, ja już wam ją pokazywałem. Chyba tak. No. I ją dorzuciłem do nowozelandzkiego. No i jak sprawdzałem, jest kotna i jestem ciekawy, co z niej wyjdzie. O Jezu, ale jest agresywna. Tutaj mam na górze samicę kalifornijską kotną, tam już sobie zaczęła gniazdo robić. I nie wiem do końca, ale ona jest albo z nowozelandzkim, albo z wiedeńskim niebieskim, nie wiem. A ta patrzałem i ta nie jest jeszcze w ciąży, nie chce być. Na razie mamusią. No ale nic jej nie zrobię, dopiero później będę ją gdzieś tak za może, dlatego nie będę ją puszczał znów. Dobra, to chyba będzie. To jest chyba koniec już. O. Dobra, później zamknę. To jest chyba już koniec. Z tych moich kuliczków tylko tyle mam. Nie jest ich aż tak mocno dużo. To jak ja obliczyłem, to mi się 4 samice, teraz niedługo znów będą kocić i te muszę dorzucić do samców. No to więc jak ten, jak chcecie jakieś kuliczki kupić nowozelandzkie czy inne, no to dzwońcie. I o właśnie, a propos, przypomniało mi się. O. Ta samica, niezwykły taki mieszaniec, to był mieszaniec zwykły z Belgiem. O, widać nawet jakie ciężkie, ona jest taka wielka, bydlak. Ja jej nie mogę normalnie podnieść aż czasami. Taki bydlak jest, tak się najadła. No i młode są po niej, to one też będą takie wielkie. Tylko widać, że one są leśniejsze od niej. Jest łagodną samiczką, o, nic nie robi. Teraz nie będę znów, muszę im granulat kupić. No więc to na tyle. Z przeglądu hodowli. No to więc, subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie, lajkujcie. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Z hodowli zwierząt.